Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz-Memento w podcaście opowiedzi im o Auschwitz. Dziś opowieść 30 pod tytułem Ale zabić ich trzeba. To opowieść o Tadeuszu Cieśli, więźniu Auschwitz oznaczonym numerem 3715 i jego narzeczonej Annie Zabrzeskiej. Ale także o Edwardzie Cieśli i Wojciechu Drewniaku numer 415. To opowieść o miłości, poświęceniu, obowiązku, wierności zasadom. To wreszcie opowieść o tym, jak dwa zbrodnicze systemy, niemiecki nazizm i sowiecki komunizm niszczyły społeczeństwa, gnębiąc i zabijając najlepszych. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów ode mnie. Tydzień temu prosiłem Was, byśmy się zmobilizowali i dobili do. 3000 subskrypcji na kanale, i rzeczywiście to się stało ku mojemu takiemu bardzo pozytywnemu zaskoczeniu. Ja z kolei obiecałem, że postaram się dawać odcinek co tydzień. Dzisiaj ten przygotowałem z gorączką, ale mam nadzieję, że nie będzie gorszy od innych i przypadnie Wam do gustu. Dalej prosimy o subskrypcję. Gdybyśmy utrzymywali poziom 500 nowy, nowych subskrypcji w ciągu tygodnia, to myślę, że nasze zasięgi, na czym nam bardzo zależy, żeby te opowieści dotarły do jak najszerszego grona, będą lepsze. Więc prosimy Was o to. Macie też szansę wesprzeć nas poprzez serwis Patrona i ewentualnie poprzez przycisk Wesprzyj na YouTube. Wracajmy do opowieści. Jest 30 sierpnia 1940 roku. Do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz dociera kolejny transport. To 413 polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie i 25 z krakowskiego więzienia przy Montelupich. Jest wśród nich Tadeusz Cieśla, który zostaje oznaczony numerem 3715. Polskich więźniów jest już w obozie ponad 3700. A będzie przybywać ich jeszcze szybciej. Dlatego komendant obozu Rudolf Hess sprowadza do Auschwitz kolejnych stu niemieckich kryminalistów z obozu Sachsenhausen, którzy mają obsadzić w obozie funkcje kapoi blokowych. Jest wśród nich Ernst Krankemann, nr 3210, który zostanie mianowany kapo karnej kompanii i zapisze się w historii obozu jako jeden z największych okrutników i zbrodniarzy. To psychopatyczny typ, który lubi miażdżyć więźniów w betonowym walcem do ubijania dróg albo dusić ich, stając na stylisku od łopaty położonym na szyi nieszczęśnika. Więcej o nie znajdziecie w pierwszym odcinku podcastu. Tadeusz Cieśla pochodzi ze Studziana pod Przeworskiem. Jego rodzice prowadzą gospodarstwo rolne oraz warsztat rymarski. Gdyby wybuchła wojna ma 20 lat, zdaną maturę w słynącym z patriotycznego wychowania rzeszowskim gimnazjum imienia Konarskiego i zaliczony dywizyjny kurs podchorąży w Jarosławiu. Szlak bojowy we wrześniu 1939 roku przemierza wraz z 38. Pułkiem Piechoty Strzelców Lwowskich. Po zakończeniu działań wojennych, nie wraca do rodzinnego domu. Osiada w Sanoku i zajmuje się nielegalnym przeprowadzaniem przez polsko-węgierską granicę tych, którzy chcą kontynuować walkę w tworzącym się we Francji wojsku polskim. W maju 1940 roku sam podejmuje taką próbę. Zostaje zatrzymany przez Straż Ukraińską i osadzony w Sanockim więzieniu. Długie i brutalne przesłuchania przez Gestapo. A potem transport do więzienia w Tarnowie. W Auschwitz Tadeusz z dużym szczęściem przechodzi przez pierwszy okres kwarantanny. W tym czasie Sesmani wzmagają terror w stosunku do więźniów, wprowadzają straszliwą karę wieszania na słupku, wcielają pierwszych nieszczęśników do karnej kompanii, a prace nakazują wykonywać biegiem. Numer 3715 nie rozumie tego okrutnego świata stworzonego przez Niemców dla Polaków, ale dosyć sprawnie się w nim porusza. Jest jesień 1940 roku, Auschwitz. Cieśla trafia do ośmioosobowego komanda, które pracuje w mieście Oświęcim na prawym brzegu Soły, przy ulicy Ogrodowej. Budują ogrodzenia wokół domów zajętych przez Niemców. Z tych domów wyrzucono miejscowych Polaków. Zauważa, że przygląda im się często filigranowa nastolatka o bystrym spojrzeniu. Dziewczyna ma 17 lat i nazywa się Anna Zabrzeska. Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Przed wojną jej ojciec pracuje w urzędzie miasta, a matka jest nauczycielką. Mieszkają w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Zasole, na skraju której Niemcy tworzą obóz koncentracyjny Auschwitz. Zabrzescy mają wygodną, nowoczesną willę, więc, jako jedni z pierwszych mieszkańców Oświęcimia, zostają z niej wyrzuceni. Na spakowanie swego dotychczasowego życia mają godzinę. Niemców nie obchodzi, gdzie się podzieją, jak będą żyć. Długo szukają nowego lokum dla siebie na prawym brzegu rzeki. Anna zna i rozumie ból wysiedlanych Polaków, którzy tracą dorobek całego życia. Ale sytuacja więźniów w obozu wydaje jej się jeszcze gorsza. Obserwuje małe komando z ulicy Ogrodowej i postanawia pomagać. Podkłada dla nich żywność i lekarstwa. Czasem, gdy więźniów pilnuje łagodniejszy ss przez chwilę może z nimi porozmawiać. Od więźniów odbiera też listy do rodzin i przesyła je na wskazane adresy. Przekazuje także informacje, które przychodzą od rodzin. W oko wpada jej 21-letni Tadeusz. Wygląda na silnego, ma ciemne oczy i regularne, przyjemne rysy. Ona jest piękną blondynką. Te krótkie, ukradkowe rozmowy sprawiają, że czują do siebie nić coraz większej sympatii. Gdy Tadeusz zostaje przeniesiony na teren, gdzie ma powstać gigantyczna fabryka chemiczna, Anna traci z nim bezpośredni kontakt. Czasem staje przy drodze, którą podążają setki więźniów do pracy i wypatruje wśród nich Tadeusza. Jest szczęśliwa, gdy udaje im się spotkać spojrzeniami. Ale i ta możliwość zostaje im odebrana. Tadeusz otrzymuje funkcję pisarza na bloku piątym i od tej pory nie może opuszczać ogrodzonego terenu obozu. Funkcja daje przywileje, ale lekka praca pod dachem zwiększa szanse przeżycia. Utrata kontaktu z dziewczyną jednak boli. Jej też brakuje Tadeusza. Dzięki grypsom, które przenoszą inni więźniowie, udaje im się kilka razy umówić na spotkanie. On, o określonej porze, staje w oknie na piętrze bloku i tęsknym wzrokiem spogląda w kierunku rzeki Soły. Ona przechadza się wałem nad rzeką i spogląda w stronę bloku piątego. Potem jednak zaprzestają tygrandek, bo Anna ryzykuje życiem, pojawiając się bez przepustki na zamkniętym terenie przyobozowym. Krążą jednak między nimi grypsy, a pomocny w tych kontaktach jest brat Anny, Kazimierz, który pracuje w pobliżu obozu jako pracownik cywilny i ma kontakt z więźniami. Anna nigdy nie zaprzestaje pomocy także dla innych więźniów. Dożywia tych, którzy zmierzają drogą przez miasto do morderczej pracy przy budowie fabryki, zatrudnionych przy zakładzie księży Salezjanów, a także w fabryce agrochemia. Pracuje w sklepie spożywczym, a później chemicznym i całą swoją pensję przeznacza na zakup żywności dla więźniów. Żywność otrzymuje także od zaprzyjaźnionych osób, które wiedzą o jej aktywności, a lekarstwa przekazują jej apteka, aptekarze z Oświęcimia i Zbrzeszczy. Razem z bratem pośredniczy także w korespondencji więźniów z rodzinami. Tadeusz z kolei jest aktywnym konspiratorem Związku Organizacji Wojskowych, tajnej organizacji założonej w obozie przez Witolda Pileckiego. Korzystając ze swej funkcji, przywilejów i kontaktów, stara się ze wszystkich sił pomagać innym, słabszym więźniom. Można nawet powiedzieć, że ma skłonność do poświęcania swego dobra na rzecz Polski i innych ludzi. 28 października 1944 roku. Kontakt Anny z Tadeuszem się urywa. Tadeusz zostaje przeniesiony do obozu koncentracyjnego we Wlossenburgu, gdzie początkowo pracuje w kamieniołomach w Litomierzycach na terenie Trzech. Później obejmuje funkcję pisarza w jednym z bloków. Felix Buczyński, współwięzień z Litomierzyc, tak napisze o Tadeuszu. Był bardzo grzeczny, uczynny i nie zdarzyło się, by nie pomógł komuś oczywiście w ramach swoich możliwości. Zawsze wkraczał, jak widział niewłaściwe zachowanie się więźniów wobec siebie. Anna też wciąż jest pomocna. Natychmiast po zajęciu miasta i obozu przez Sowietów, podobnie jak wielu mieszkańców Oświęcimia, niesie pomoc wyzwolonym więźniom. Pracuje w kuchni prowizorycznego szpitala założonego przez Polski Czerwony Krzyż. Pielęgnuje chorych. Opiekuje się m.in. Krystyną Żywulską, polską żydówką, a po wojnie znaną pisarką. 4 kwietnia 1945 roku Tadeusz wraz z kilkoma towarzyszami ucieka z obozu w Litomierzycach. Przez kilka dni ukrywają się w Pradze, po czym Tadeusz postanawia przedzierać się do Polski. Najpierw zjawia się w Oświęci by spotkać się z Anną i jej rodziną, a potem. Po kilku dniach rusza na Rzeszowskczyznę do swojej rodziny. Zastaje przy życiu oboje rodziców i brata Edwarda. Edward Cieśla, o 4 lata młodszy od Tadeusza, jest żołnierzem Armii Krajowej. Od maja 1942 roku pełni funkcję zastępcy szefa propagandy placówki Armii Krajowej Przeworsk-Wieś, Kolportuje prasę konspiracyjną, wykonuje wyroki na konfidentach i kolaborantach. Ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego często uczestniczy w akcjach dywersyjnych przebrany w niemiecki mundur. W tym czasie zdaje też konspiracyjną maturę i kończy konspiracyjną szkołę pod chorążych. W sierpniu 1944 roku jego oddział rusza na pomoc walczącej stolicy. Ale zostaje rozbrojony przez Sowietów. Edward, poszukiwany przez sowiecką i polską komunistyczną bezpiekę, ucieka. Od jesieni 1944 roku należy do zgrupowania partyzanckiego obszaru lwowskiego Armii Krajowej kryptonim Warta, rozbitego przez Sowietów. W maju 1945 roku wstępuje do oddziału Dragana draży Sotirowicza gdzie jest zastępcą dowódcy Plutonu. Sotirowicz to Serb, który po ucieczce z obozu w Rawie Ruskiej wstępuje do Armii Krajowej. Jego oddział wspólnie z Sowietami walczy przeciwko Niemcom i Ukraińcom o Lwów. Po zwycięstwie Sowieci zapraszają na spotkanie Sotirowicza i oficerów Armii Krajowej. Za i fach wojenny odznaczają go Czerwoną Gwiazdą, po czym aresztują razem z innymi jakowcami. Serb ucieka z więzienia, przedostaje się na Rzeszowszczyznę i kompletuje nowy oddział Armii Krajowej. To w tym oddziale służy teraz Edward Cieśla, a niebawem, w maju 1945 roku, przystąpi do niego również Tadeusz. W czerwcu 1945 roku oddział Draży przeprowadza ostatnie akcje bojowe przeciwko polskiej i sowieckiej bezpiece, po czym ulega rozwiązaniu. Bracia Tadeusz i Edward osiadają na Śląsku. Do Katowic przeprowadza się również Anna Zabrzeska, która pracuje w urzędzie skarbowym i uczy się w szkole wieczorowej. Tadeusz myśli o studiach na Politechnice w Gliwicach, jednak narzuca sobie pilniejsze zadania. Poznaje rodziny akowców, które czują się zagrożone represjami komunistycznej bezpieki. Wspólnie z bratem i francuską misją repatriacyjną, w krótkim czasie organizuje trzy transporty kolejowe na zachód. W sierpniu, październiku i listopadzie 1945 roku kilkuset zagrożonych Akowców i żon oficerów II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie dociera do murnę na terenie Niemiec w amerykańskiej strefie okupacyjnej. W pierwszym transporcie ucieka z Polski Edward. W ostatnim Tadeusz. Wieści o odwadze i sprawności organizacyjnej Tadeusza rozchodzą się w polskich środowiskach na zachodzie szerokim echem. Tadeusz podejmuje starania o przyjęcie do drugiego korpusu. Pomaga mu w tym kolega z Auschwitz, Wojciech Drewniak, który jest już oficerem u Andersa. Najprawdopodobniej to właśnie Drewniak z ramienia drugiego korpusu koordynował wspólnie z Tadeuszem jesienne transporty Polaków na zachód. U Andersa w kompanii wartowniczej służy także Edward. O trzy lata młodszy od Tadeusza Trewniak pochodzi z Wadowic. Na kilka lat przed wojną jego rodzina przenosi się do Nowego Sącza. We wrześniu 1939 roku 17-letni Wojciech walczy z Niemcami jako żołnierz pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich. Po agresji sowieckiej na Polskę trafia do niewoli, ale zostaje z niej zwolniony. Wraca do Nowego Sącza. Przystępuje do antyniemieckiej konspiracji. Jest w grupie przewodników, którzy przeprowadzają na Węgry Polaków chcących służyć w armii generała Sikorskiego we Francji. Szlak wiedzie przez Stary Sącz, Piwniczną, Bardejów, Preszów, Koszyce. W marcu 1940 roku w wyniku wsypy zostaje aresztowany przez gestapo. Po brutalnym śledztwie poprzez więzienia w Nowym Sączu i Tarnowie trafia do Auschwitz z pierwszym transportem polskich więźniów politycznych. 14 czerwca 1940 roku otrzymuje numer 415. Udaje mu się przeżyć koszmar pierwszych obozowych miesięcy. W czerwcu 1941 roku trafia do dużych zakładów zbrojeniowych daw w pobliżu Auschwitz. Jesienią 1943 roku zapada na tyfus. Cudem udaje mu się przeżyć. Jako ważący 35 kg rekonwalescent, buduje barek, baraki w Birkenau, a w listopadzie 1944 roku zostaje deportowany do obozu Grozrozem, gdzie dopiero w pierwszych dniach maja 1945 roku doczekuje wolności. Odwiedza rodzinę w Nowym Sączu, po czym przedziera się na zachód, by służyć w drugim korpusie u generała Andersa. Otrzymuje stopień podporucznika i zostaje wyznaczony do akcji ewakuacji osób z Polski zagrożonych represjami komunistycznymi. Podobnie, podobne zadania otrzymuje Tadeusz Cieśla również jako podporucznik. W grudniu 1945 roku Drewniak dostaje rozkaz sprowadzenia z Polski do Murnał 60 osób. Ponieważ mieszkają one w różnych rejonach kraju, do grupy kurierów dobiera braci Tadeusza i Edwarda Cieślów. Pod koniec grudnia znów są w Polsce. Rozdzielają się. Każdy z nich ma wyznaczony inny teren działania. Edward nie zgłasza się na punkcie zbiórki. Zostaje aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, ale Tadeusz z Wojciechem dostarczają zagrożonych ludzi bezpiecznie do Murnał. Niemal natychmiast drewniak otrzymuje rozkaz ponownego wyjazdu do kraju, aby wyjaśnić okoliczności aresztowania Edwarda Cieśli oraz ustalić możliwości kontynuowania przerzutów. W marcu 1946 roku zostaje aresztowany w Kielcach i przewieziony do gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. Brutalne śledztwo trwa rok. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 17 marca 1947 roku zostaje skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na 10 lat więzienia, a później w wyniku amnestii na 5 lat. Wolność odzyska w 1952 roku. Dopiero po upadku komunizmu w 1990 roku sąd najwyższy uniewinnia Wojciecha Drewniaka od zarzucanego mu szpiegostwa. Drewniak umiera w maju 2016 roku. Edward Cieśla wydaje się mieć więcej szczęścia. Wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 17 marca i 21 listopada 1947 roku zostaje skazany na karę śmierci zamienioną ostatecznie po amnestii na 3 lata więzienia. Więzienie we Wronkach opuszcza w styczniu 1949 roku. A jak toczą się losy Anny Zabrzeskiej i Tadeusza Cieśni? Tadeusz zostaje kierownikiem biura planowania w Monachium przy Armii Andersa i kieruje akcją przerzutu do Polski i z Polski zagrożonych osób. Wciąż jest aktywnym, szaleńczo odważnym kurierem. Choć z każdym miesiącem granice komunistycznych państw są pilniej strzeżone, Tadeusz w ciągu trzech lat dwanaście razy przekracza nielegalnie granice Polski. Dwukrotnie zostaje zatrzymany przez czechosłowacką bezpiekę, ucieka. W listopadzie 1946 roku zostaje zatrzymany w Krakowie pod fałszywym nazwiskiem Jan Balasiński. Nierozpoznany wychodzi z więzienia na mocy amnestii w lutym 1947 roku. W rok później zostaje schwytany ponownie. Ucieka z aresztu, ale pod Zgorzelcem znów wpada w ręce bezpieki. Przewożą go pociągiem do Wrocławia. Korzysta z nieuwagi dwóch milicjantów i wyskakuje z jadącego pociągu. Z pokaleczonymi rękami i złamanym obojczykiem dociera do mieszkania narzeczonej Anny Zabrzeskiej w Katowicach. Przez kilka tygodni dochodzi do zdrowia pod jej opieką. To chyba najdłuższy czas, jaki spędzają razem i być może jedne z najpiękniejszych chwil ich życia. Dotychczasowe spotkania podczas jego bytności w kraju zawsze były zbyt krótkie. Nie wiadomo, czy planują wspólne życie. Czy Anna rozważa porzucenie Polski i rodziców, czy Tadeusz obmyśla plan wywiezienia jej na zachód. Wiadomo, że Tadeusz często powtarza jej, że kiedy szczęście osobiste zderza się z dobrem ogółu, to to pierwsze musi ustąpić. Po tygodniach spędzonych z Anną w Katowicach, Tadeusz znów przedostaje się na zachód. W 1949 roku nawiązuje z nim listowy kontakt brat Edward, który po wyjściu z więzienia studiuje w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, ale myśli cały czas o ucieczce z komunistycznej stalinowskiej Polski. W listopadzie 1949 roku Tadeusz rusza w, z następną misją do Polski, ponieważ dwaj kolejno wysłani przez niego kurierzy. Nie są w stanie wykonać zadania ze względu na silnie strzeżoną granicę. Zostaje zatrzymany, rozpoznany i osadzony w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Ciężkie śledztwo trwa do lipca 1950 roku. W tym czasie Tadeusz jest przesłuchiwany 19 razy. 21 grudnia 1950 roku Sąd Rejonowy Wojskowy sąd rejonowy w Warszawie skazuje go na karę śmierci za szpiegostwo. Rodzice Tadeusza i Edwarda proszą komunistycznego prezydenta Polski Bolesława Bieruta o łaskę. Upominają się o to również byli więźniowie Auschwitz. Bierut nie skorzysta z prawa łaski. W grudniu 1949 roku Edward dowiaduje się o aresztowaniu Tatka. Chce go ratować. Montuje kilkuosobową grupę, która ma zdobyć środki na wykupienie Tadeusza z więzienia albo zorganizowanie jego ucieczki. Jeden z członków tej grupy donosi do bezpieki i Edward zostaje aresztowany w Opolu pod koniec 1950 roku. Oskarżony o działalność antykomunistyczną, w lutym 1952 roku zostaje skazany na śmierć. I w tym przypadku Bierut nie skorzysta z prawa łaski. Tadeusz Cieśla zostaje zamordowany strzałem w tył głowy 9 lipca 1952 roku w Mokotowskim więzieniu. Jego ciała nie wydano rodzinie, pochowano je w miejscu, które do dziś nie jest znane. W miesiąc później, 9 sierpnia 1952 roku w więzieniu w Opolu zostaje zamordowany młodszy brat Tadeusza Edward Cieśla. I w jego przypadku nie wydaje się zwłok rodzinie, i chowa się je w niewiadomym miejscu. Zostaną odnalezione dopiero dzięki pracom Instytutu Pamięci Narodowej i 3 października 2006 roku z pełnymi honorami wojskowymi pochowane w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Komunistyczny wymiar sprawiedliwości nie wyda rodzicom nawet listu pożegnalnego, jaki Edward napisze przed śmiercią. A co z Anną Zabrzeską? 6 grudnia 1949 roku też zostaje aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzona w katowickim areszcie. Śledztwo jest długie i brutalne. Przetrzymują ją w piwnicy, w nieogrzewanej celi, marnie karmią, nieustannie wzywają na przesłuchania. Doktor Adam Cyra, historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak to opisze. Zdarzało się, iż śledczy pod kutymi butami deptali jej po stopach. Podczas przesłuchań codziennością była gimnastyka. Polecano Annie zrobić sto przysiadów z rękami uniesionymi do góry. Ćwiczenia te musiała wykonywać w butach na obcasach. Potem z trudnością wracała do celi. Wszystkie ścięgna miała pozrywane. Koleżanki z więziennej celi robiły jej masaże i okłady na obolałe nogi. W końcu latem 1950 roku odmówiła zeznań. Miała dość tych samych pytań i ciągłego dręczenia. Niestety, im mniej mówiła, tym więcej ją bito. Pokój przesłuchań znajdował się na piętrze. Pomiędzy piętrem a parterem była umieszczona siatka. Zamontowano ją po to, aby więzień, który nie wytrzymywał przesłuchań i wybiegał z pokoju, nie mógł skoczyć w dół, aby popełnić samobójstwo. Oficerami śledczymi z reguły byli ludzie niewykształceni, którzy w protokołach z przesłuchań robili liczne błędy. Do dzisiaj Anna pamięta jednego ze śledczych z Katowic, który przerażał ją już samym wyglądem. Nazywał się Jan Kieres. Z kolei nadzór nad oficerami śledczymi sprawował polski Żyd o nazwisku Bik, który krzyczał na więźniarki, że jego oficerowie z powodu uciążliwych dla nich przesłuchań rzekomo dostają groźlicy, bo one nie chcą składać żadnych zeznań. Po 11 miesiącach śledztwa w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Katowicach zapadł wyrok. Anna Zabrzeska skazano została na 5 lat więzienia, 2 lata odebrania praw obywatelskich, i całkowitą utratę mienia za udzielenie schronienia oraz przyjęcie obcej waluty od agentów II Korpusu Polskiego generała Andersa, Tadeusza Cieśli i Anny Neumann. Trzeba zaznaczyć, że Anna nie była wtajemniczona ani nie angażowała się w działalność Tadeusza, ona po prostu się w nim kochała i została skazana tak naprawdę za miłość. Anna odzyska wolność 13 listopada 1954 roku. W rok później pojedzie do miejscowości Studian koło Przeworska do rodziców swojego narzeczonego. Od nich dowie się, jaki los spotkał Tadeusza i Edwarda. W późniejszym czasie nie będzie utrzymywała ani z nimi, ani z siostrą Tadeusza żadnych kontaktów, by się bardziej nie ranić. Z czasem wyjdzie za mąż, zmieni nazwisko na Czernicka, urodzi córkę Wiktorię i dopracuje do emerytury w gminnej spółdzielni w Oświęcimiu. Nigdy nie będzie już tą pogodną i towarzyską, pełną energii kobietą, którą była przed aresztowaniem. Będzie raczej unikać ludzi i uciekać od wspomnień. Aż do upadku komuny będzie odczuwać, że jest przez bezpiekę obserwowana. I słusznie, bo na czarnej liście służby bezpieczeństwa jej nazwisko widnieje aż do 1989 roku. Dziewczyna wyklęta Anna Czernicka z domu zabrzeska wciąż żyje. W marcu 2023 roku ukończyła 100 lat. Być może czasem z żalem pomyśli, że Tadeusz nie miał racji, kiedy powtarzał jej, że dla dobra Polski, narodu, społeczności, Trzeba i warto poświęcić osobiste szczęście. Być może. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie, wciskajcie kciuki w górę, opowiadajcie znajomym, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe historie i polecajcie te historie. Pamiętajcie też, że Macie już możliwość wsparcia naszego kanału poprzez serwis. Na platformie Patronite albo wciśnięcie przyciska wesprzyj na YouTubie. Dziękuję, do usłyszenia.